Witam Państwa serdecznie raz jeszcze. Dziękuję za tak liczne przybycie, w cudzysłowie przybycie, obecność przed kamerami. Powiem Państwu tak, dosyć trudno jest mówić do ludzi, takiego licznego grona osób, które są gdzieś tam w Polsce, a może i za granicą, nie wiem. Natomiast ja Państwa nie widzę, Państwo widzą mnie. To jest ciekawe doświadczenie w mojej na razie karierze. Dzisiaj będę mówił o panelach podłogowych z Norwegii, w większości z Norwegii. Tam jeszcze się znajdą jeszcze kilka podłóg z Belgii, ale generalnie będziemy mówili o podłogach innych niż wszystkie, skupiając się na marce Alok. Marce, która została wykreowana i stworzona w Norwegii około 25-30 lat temu. Podłogi inne niż wszystkie. Dlaczego podłogi inne niż wszystkie? Dlatego, że proszę Państwa, Norwegia od lat prowadzi albo mieści się w pierwszej dwójce krajów, gdzie mieszkańcy uznawani są za najszczęśliwszych mieszkańców na ziemi i jakby zadowolonych ze swojego kraju. Dlaczego? Może ktoś z Państwa był w Norwegii, wie co tam się dzieje, jakie to są widoki, jacy ludzie. Natomiast częścią tej ich takiej szczęśliwości mierzonej jakimiś parametrami poziomu życia i tak dalej są też podłogi. I tutaj ja nie wiem, jak dużo rzeczy możemy z Norwegii przenieść na nasz rynek polski, ale na pewno możemy zacząć od podłogi i powiedzieć, że mamy coś, co jest częścią tej ogromnego szczęścia Norwegów w kategorii poziomu życia i tego, co się dzieje w Norwegii. Także zaczynamy. Proszę Państwa, to, co za sobą Państwo widzą, to jest jeden z widoków, który towarzyszy mi wtedy, kiedy odwiedzam fabrykę. Może niekoniecznie akurat ten, bo to jest z fiordu oddalonego o kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym jest nasza fabryka, ale tam, gdzie my jesteśmy, w hotelu, w którym się zatrzymujemy, jest podobny fiord. One są wszystkie podobne, aczkolwiek każdy inny. Pawle, ale fiordu nie widzimy. Cały czas widzimy pierwszy ekran prezentacji. A ja już przełączyłem. Co mam zrobić? Poproszę. Zakładka sharing. Prawdopodobnie ma pan spauzowany ekran. Spauzowane, tak, prezentację. A możliwe. A teraz? Teraz widzimy piękny fiord. Teraz jest okay? Tak jest. To przepraszam Państwa za tą małą pomyłkę techniczną. Jedziemy dalej. To jest właśnie ten piękny fiord. Już sobie. Okej. Okay. I taki widok ja mam mniej więcej z miejsca, w którym się zatrzymuję, odwiedzając fabrykę. Serdecznie Państwa kiedyś tam zapraszam. Ta wieczna szczęśliwość, może i taki widok też jest kolejną rzeczą, która pozwala Norwegom cieszyć się tym, co za oknem. Proszę Państwa, podłoga Alok produkowana w Norwegii jest na tyle wyjątkową podłogą, że całkowicie zdominowała rynek norweski i produkt jest zajął 30% rynku laminatów w Norwegii, co jest praktycznie elementem na skalę światową. Norwegowie ufają swojemu produktowi, Norwegowie są z niego zadowoleni i oprócz tego, że Norwegia jest znana z budownictwa drewnianego, produktu szkieletowego, oczywiście naturalnych podłóg drewnianych, to praktycznie na drugim miejscu można powiedzieć, albo równorzędne dnie z podłogami drewnianymi jest tam gości w domach, mieszkaniach, biurach, w hotelach marka Alok ze swoimi produktami podłogowymi i ściennymi. Ekspansja Aloka na rynki inne niż norweski rozpoczęła się około 25 lat temu ze względu po pierwsze na unikalną technologię HPL. Pojawiliśmy się w szerszym kontekście u inwestorów, u klientów indywidualnych w kontraktach jako panele, które są najmocniejszymi panelami na świecie i nie jest to jakby tylko jakby czcza przechwałka, natomiast mamy testy potwierdzające to, że od strony mechanicznej ciężko naprawdę, jest to duża trudność i duży wysiłek, żeby zniszczyć panel Aloka, który został już położony. Tak jak Państwo widzą, to jest kilka projektów, niekoniecznie z Norwegii, ale powiedzmy dwa domowe salony BMW, gdzie samochody, kilkanaście, kilkadziesiąt samochodów w zależności od salonu stoją sobie na naszych podłogach i wspólnie wyglądają pięknie i BMW, i nasza podłoga. Co tak naprawdę charakteryzuje panele Alok i dlaczego uważamy, że to jest unikatowa technologia, unikatowy produkt i najmocniejszy produkt na świecie. Tutaj chciałbym się skupić na kilku cechach charakterystycznych,
Po kolei będę to z Państwem omawiał. Gdyby pojawiły się tutaj jakieś pytania, wątpliwości, prosiłbym już o zadawanie pytań. A więc klasa AC6 i klasa 34 użytkowa. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja od 20 lat zajmując się laminatami pojąłem, że tak powiem, taką dziwną rzecz. Klienci, poczucie tego, jak klienci patrzą na laminaty, z czasem ograniczyła się do tak jednego czynnika, klasy ścieralności. Bardzo często klienci pytają mnie, o co chodzi z tą waszą klasą ścieralności AC6. Przecież jest AC3, AC4, AC5, teraz jest AC6. I teraz tak, wiemy, że laminat można kupić tak naprawdę w każdym DIY-u, który jest w naszym kraju. Jest wiele sieci, które oferują produkty dobrej jakości. Niemniej większość klientów, którzy w jakiś sposób zaczerpnęła wiadomości z internetu, od sprzedawców czy od znajomych, skupia się na jednym czynniku, tyle klasy ścieralności AC. Tych klas ścieralności jest kilka, tak jak Państwu mówiłem, AC3, AC4, AC5, AC6. Natomiast z mojej strony powiem Państwu tak, klasa ścieralności nie jest wyznacznikiem jakości panelu. Ona jest jednym z elementów, natomiast od strony marketingowej zrobiło się tak, że klienci szukają laminatów i patrzą na ich jakość pod względem klasy ścieralności. Jest to tyle omyłkowe i nie do końca dające pełen przegląd, z czym mamy do czynienia, ponieważ jak Państwo pójdą do sklepu z klientami Waszymi i wejdziecie do dużego sklepu, który ma ofertę paneli od 18 do 200 zł, to w klasie AC4, która jest powiedzmy taką najbardziej popularną klasą ścieralności, znajdą Państwo panele w cenie 28 zł i 130 zł. Dlatego tutaj jest tak duża rozpiętość cenowa w jednej klasie i w każdej klasie jest duża rozpiętość cenowa, może nie tak duża jak tutaj. Natomiast jest to pewien miszmasz i klienci, którzy nie chcą, powiedzmy, iść głębiej w poznawaniu, skąd się bierze ta różnica, zostają przy panelu za 28, 30, może 40 zł, jest AC4. Nie wnikają, skąd się bierze tak zwana AC4 za 130 zł, a może i za 140. Nie wszyscy sprzedawcy umią to wyjaśnić, a ja chciałem Państwu kilka rzeczy na ten temat powiedzieć. Producenci wiedzą, że żeby według norm, specyficznych norm Unii Europejskiej wyprodukować panel w klasie AC3, AC4, AC5 czy AC6, muszą spełnić szereg wymagań. I teraz tak, spotkają się Państwo w DIY-ach z klasą już AC6 za 60 zł. I powiem Państwu tak, ja nie użyję słowa, które mogłoby sugerować jakieś przestępstwo, natomiast nazwijmy to, to jest pewien trik marketingowy polegający na tym, że ukryjmy pewne rzeczy, a wyeksponujmy te, na które zwraca klient uwagę, czyli klasa AC6. Jeżeli Państwo po tym webinarium chcieliby sprawdzić, to będąc w takim sklepie, widząc AC6, sprawdźcie, jaka jest klasa użyteczności, czyli 31, 32, 33, 34, ponieważ tutaj jest najwięcej kontrowersji, według mnie kontrowersji, ponieważ pokazując na cenówce klasy AC6 wyboldowane w bardzo dużej czcionce, natomiast nie mówiąc nic o klasie użyteczności, ja od razu podejrzewam, że coś z klasą użyteczności jest nie tak. I najczęściej się to zgadza, ponieważ klasa AC6, jak dogłębnie sprawdzam paczkę, sprawdzam wszystkie oznaczenia, najczęściej jest tak, że klasa użyteczności jest 33. Czemu to jest takie ważne? Ano takie ważne jest to dlatego, że jeżeli jest to według norm klasa AC6 34, to żeby spełnić wymagania Unii Europejskiej i żeby spełnić wymagania norm dla klasy 34, trzeba zainwestować dosyć dużo pieniążków w płytę HDF, na której będzie to wszystko robione. Jeżeli obniżymy wymagania i zrobimy płytę tylko spełniającą wymagania klasy 33, to mamy bardzo, bardzo duże oszczędności. A dalej jeszcze nie jesteśmy na poziomie aloka i jego zaawansowania technicznego, czyli klasa AC6 34 jest to już coś poważnego, ale to z reguły na rynku nie widziałem takiej podłogi poniżej 100-120 zł. Natomiast te wszystkie hybrydy, one eksponują klasę AC6, co nie jest niczym szczególnym, bo to jest kwestia tylko i wyłącznie dodania pewnej ilości melaminy na wierzchu panela, podwyższamy klasę ścieralności, natomiast nie robimy nic tak naprawdę z całym korem, z całym silnikiem, tym, co to wszystko, że tak powiem, napędza i powoduje, że ta podłoga przez lata będzie wyglądała tak, jak w momencie zakupu. To wszystko jest schowane, to wszystko nie jest eksponowane, to wszystko musiałoby być opowiedziane,
na co bardzo często nie ma czasu, a to wszystko jest do udowodnienia w kartach technicznych bądź w innych dokumentach, ale na to bardzo często klienci nie mają czasu i łapią się na taki prosty, w miarę prosty trik, gdzie jest AC6. Zdarza się też, że w sklepach pokazane jest AC5 z klasą 32. I znowu obniżamy pewne wymagania do klasy 32, ale eksplodujemy klasę ścieralności. Także tyle na ten temat, gdyby Państwo chcieli coś więcej się dowiedzieć, proszę pisać. Prawidłowe klasy może tylko podam, że to jest tak, klasa użyteczności 31, odpowiednia klasa ścieralności AC3, potem jest 32 AC4, 33 AC5, 36, 34 AC6. Przepraszam, nie wiem, czy się nie pomyliłem, jeszcze raz. 31 AC3, 31 AC3, 32 AC4, 33 AC5, 34 AC6. To było prawidłowo. Przepraszam za te pomyłki. Tyle w tym temacie. Potem dochodzimy do laminat HPL, laminat wysokociśniony. Moja firma zastanawia się w ogóle zrezygnować ze słowa laminat, ponieważ to jest kompletnie inna technologia niż standardowe panele. Wszystkie panele, które Państwo na rynku widzą, bez względu na cenę, są produkowane w tak zwanym schemacie DL, Direct Laminat, bezpośredni laminat, który jest sklejony do płyty nośnej HDF. My robimy to w trochę inny sposób, coś, co powoduje bardzo mocno zwiększenie odporności mechanicznej panelu na uszkodzenia. Takie rzeczy pokazujemy, udowadniamy organoleptycznie podczas szkoleń, które robimy dla architektów, dla sklepów, dla naszych partnerów w całej Polsce. I tutaj nie będę opisywał tych eksperymentów, natomiast to jest coś, co udowadnia bardzo wysoką jakość odporności mechanicznej na zniszczenia, na zarysowania. Ale to już, że tak powiem, chyba w tych lepszych czasach, kiedy się spotkamy na żywo twarzą w twarz. Wtedy zapraszamy Państwa do udziału w takim eksperymencie. To Państwo starają się zniszczyć, przeciąć, tak w cudzysłowie dowalić naszym panelom i pokazanie z naszej strony, jak bardzo jest to trudne. Kolejną rzeczą, która bardzo, ale to bardzo wyróżnia nas produkt w skali światowej, to jest aluminiowy zamek. Ten aluminiowy zamek to jest coś, co kiedyś moich mocodawców zachwyciło, wykupili patent i od tamtej pory, od 1996 roku, jesteśmy jedną z dwóch firm na świecie, które przeszły jako pierwsze na zamek tak zwany klikany, a nie klejony, i my postawiliśmy na zamek aluminiowy. Co on tak naprawdę daje? Daje dwie rzeczy. Niesamowitą moc tego zamka, która się wyraża w kilogramach, ale to dla Państwa nie jest aż takie istotne, nie dla klientów. Natomiast co z tej mocy wynika? Wynika to, że mamy największą powierzchnię, jaką możemy ułożyć w jednym kawałku bez dylatacji. I to jest 225 metrów kwadratowych, co oznacza 15 na 15. Tak duże pomieszczenie możemy ułożyć w jednym kawałku i ten zamek to wytrzyma. Drugą rzeczą, która może nie jest tak popularna, ale to mówimy nie do klientów, tylko do Państwa. Chciałbym, żebyście dowiedzieli. Zdarza nam się jeszcze, że niektórzy instalatorzy popełniają jakieś błędy instalacyjne. Czasami jest to, jakby to nazwać, świadome, czasami może nieświadome. Natomiast tutaj to, co się z zamkiem może stać, z każdym zamkiem w laminacie, to jest to, że on się wypnie pod wpływem tego, że nie ma jak zapracować, nie ma gdzie pójść, za małe były dylatacje obwodowe i tak dalej, i tak dalej. W przypadku tego zamka on się po prostu wypnie, a nie zerwie. Tak jak jest z standardowym zamkiem wyfrezowanym w płycie HDF, czyli jeżeli następuje rozszczelnienie, następuje nieodwracalne uszkodzenie zamka. W tym przypadku nie jest to nieodwracalne, to jest po prostu wypięcie się. I to jest bardzo łatwe do naprawy w momencie, kiedy usuniemy błąd instalacyjny, błąd użytkowy, to wszystko jest do naprawienia i nie ponosimy bardzo dużych kosztów związanych z demontażem, ponownym montażem. Rzecz, która może nie jest argumentem w czasie sprzedaży, natomiast powiem Państwu, że parę razy zdarzało nam się, że to ratowało całą sytuację. Wbudowany podkład wytrzymujący. Proszę Państwa, podkłady pod laminaty, generalnie podkłady pod podłogi pływające, jest to temat w cudzysłowie nie dotknięty głębszą wiedzą przez zdecydowaną większość sprzedawców standardowych podłóg. Mówię o podłogach takich do 30-50 zł.
Ten podkład jest tam jakimś dodatkiem, który wiadomo, że musi być, ale nikt za bardzo się nad tym nie skupia. Ja Państwu powiem, że podkład jest bardzo ważnym elementem całego systemu. Cały system tak naprawdę podłogi pływające to jest folia paraizolacyjna, jakiś podkład i produkt właściwy. Producenci doskonale wiedzą, że ten podkład sprawia, że albo klient, który decyduje się na zakup danych paneli, wykorzysta w 100% możliwości tych paneli związanych z klasyfikacją, albo, i tutaj bardzo ważna rzecz, albo obniży skuteczność techniczną tego panela poprzez zastosowanie niewłaściwego podkładu. Najczęściej jest tak, że producenci podkładu mają na myśli jak największą sprzedaż swojego podkładu. Robią w cudzysłowie tak klientom dobrze, to znaczy robią podkłady 5, 6, 7 mm z pianki, pozwalając klientom, tak mówiąc dosadnie, wyrównać sobie podłoże, docieplić podłoże na przykład, tak, 7-milimetrową pianką. Natomiast jeżeli Państwo albo już to zrobili, albo może zrobią po tym szkoleniu, kiedykolwiek przestudujecie sobie, myśląc tak jak ja, może do snu wieczorem sobie po prostu weźmiecie jakąś instrukcję instalacji, zobaczycie, że wszyscy producenci, jak jeden mąż, jak jedna żona, w instalacjach nie zalecają podkładu grubszego niż 2-3 mm, a są tacy producenci, którzy wręcz mówią, musi być nasz podkład. Podkład nasz, który my rekomendujemy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że podkład jako integralna część całego systemu sprawia, że albo panel będzie wykorzystywał 100% swoich możliwości, albo na przykład będzie podatny na uszkodzenia mechaniczne. Generalnie jest tak, im więcej powietrza pod panelem, im dajemy podkłady 4, 5, 6 czy 7 mm, tym robi się większa poduszka powietrzna i po pierwsze, panele są głośniejsze, bo sam panel nie jest głośny. Głośny jest wtedy, kiedy dajemy dużą ilość powietrza pod panel, czyli najtańsze pianki. To jest po pierwsze duża, większa głośność plus uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli damy dużą ilość powietrza w postaci 6-7 mm pianki, czyli podkład o małej gęstości, powodujemy, że spadający przedmiot o wiele łatwiej uszkadza taki panel. I znowu tutaj się odwołam do naszych bezpośrednich spotkań podczas szkoleń z Państwem w punktach naszych dystrybucyjnych, gdzie robimy eksperyment, zrzucając kilogramowy odważnik na nasz panel albo na panel jakikolwiek z marketu wzięty i pokazując, co się dzieje z takim panelem przy różnych podkładach. Co się dzieje z panelem przy podkładzie 2, 3, 4, 6 mm. I, że tak powiem, głębokość dziury, którą robimy w jakimś panelu, jest adekwatna do ilości, do grubości podkładu i ilości powietrza, jaka jest pod danym produktem. Dlatego takie słynne, w cudzysłowie słynne zdanie tak zwanego pana Czesia, który pani Jadzi instaluje i mówi, panie Jadziu, pani się nie martwi, nie będziemy robili żadnego tutaj, żadnej wylewki, to co tam sobie producent czy sklep wymarzył, tutaj walniemy dwa razy po 7 mm, tu wszystko podwyższymy, wszystko będzie na jednym poziomie. I tak naprawdę pan Czesław w tym momencie zabija panel i jego całą wartość, za którą pani Jadwiga zapłaciła. Nie jest to żadna tajemnica, wielu ludzi o tym wie, ale o tym się nie mówi, ponieważ producenci podkładów mają multum, konkurencja wśród nich jest bardzo, bardzo szeroka, także jeżeli Państwo chcą i będą czasami oferowali też inne podłogi niż Berego Aloka w systemie pływającym, myślcie o tym, jaki to podkład powinien być. Najlepszy podkład to jest taki, który jest bardzo ciężki, gęsty. Jego parametr CS, compressive strength, czyli odporność na ucisk na metr kwadratowy, im wyższy, tym lepszy. Im wyższy, tym lepszy. Najlepsze podkłady mają 310 kPa na metr kwadratowy, to jest 31 ton. To już jest naprawdę mistrzostwo świata. To jest mistrzostwo świata. Najsłabsze mogą mieć 60 kPa, czyli 6 ton. I w tym momencie ta możliwość uginania się zamka jest dużo, dużo większa. Aha, nie dodałem jeszcze jedna rzecz przy tym podkładzie, że podkład, im większa, grubszy podkład, im więcej powietrza w tym podkładzie, zamki zaczynają pracować na ścinanie, czyli uginają się, a to nie jest coś, co producenci laminatów projektują zamki w tym kierunku. One generalnie nie powinny się uginać, bo w tym momencie, jeżeli to ugięcie będzie duże i trwało będzie przez lata, po prostu podłoga w danym miejscu zacznie skrzypieć, a po jakimś czasie, jeżeli ta różnica wysokości jest dosyć duża pomiędzy różnymi częściami podłogi, dochodzi do zniszczenia zamka.
To jest bardzo, bardzo długi wstęp do podkładu, dlatego że my, produkcja norweska, czyli Alok z Norwegii, zdecydowaliśmy się po prostu dołączać do każdego panela. Podklejamy od razu bardzo wysokiej jakości podkład, wyciszający dwumilimetrowy. Nie dajemy w tym momencie wielkiego wyboru, ale wiemy, że jeżeli ktoś płaci za najwyższą jakość z Norwegii panela, to chciałby to jakoś utrzymać podczas montażu. I tutaj nie pozwalamy na montaż na żadnych innych dodatkowych rzeczach. Czyli jeżeli kupujemy Mercedesa, to jeźdźmy tym Mercedesem. Jeżeli kupujemy Aloka, to używajmy tego Aloka tak, jak powinien być używany, a będziemy się cieszyć nim przez lata. Co podkreśla kolejny znaczek, 100 lat gwarancji domowej. Jesteśmy pewni, że przy odpowiedniej prawidłowej instalacji i odpowiednim użytkowaniu tego panela można go użytkować przez lata, bez żadnych kłopotów. Gwarancja inwestycyjna 10-letnia, jedna z najdłuższych gwarancji inwestycyjnych na laminaty na rynkach światowych, także to jest coś, co podkreślamy. Tutaj ta ramka po prawej stronie to jest jakby takie parametry, które świadczą i którą Państwo sobie mogą bardzo często sprawdzić, dopytać się sprzedawców, czy nawet w kartach technicznych. O co tutaj chodzi? Chodzi o pewną jakość. Państwo widząc, że panel jest panelem, mogą się zastanowić, mogą się nie zastanowić, natomiast pierwszy parametr, który świadczy o tym, że to jest coś, co będzie naprawdę długo na podłodze, to jest gęstość płyty. Mówi się, że HDF to jest High Density Fireboard, czyli płyta o wysokiej gęstości. Niestety nie ma norm, które mówią, czy ta płyta ma mieć 700, 750, 800. Mniej więcej producenci wiedzą, jak sobie to oznaczyć i po czym tak naprawdę można chodzić. I z reguły te najmniej gęste płyty przeznaczone do produkcji podłóg mają w granicach 750, może 780 kg na metr sześcienny. Ani Państwo, ani ja, który się zajmuje tym już 20 ponad lat, nie jestem w stanie organoleptycznie stwierdzić, czy płyta ma taką, a nie inną gęstość. To można albo wyczytać w karcie technicznej, albo zobaczyć po latach użytkowania. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że gęstość płyty ma wpływ na odporność na uderzenia, odporność na jakość zamka. To jest tak, że możemy wyfrezować zamek w tak zwanym wafelku Principolo, albo w kawałku drewna. I tutaj ta gęstość płyty ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, jaka jest jakość tego zamka. Oczywiście do tego jeszcze dochodzi kontrola jakości i precyzyjność wykonania, ale podstawowym warunkiem jest to, że im gęstsza płyta HDF, tym lepszy zamek i tym mocniejszy. W kartach technicznych u producentów, którzy nazwijmy to, produkują tylko na tak zwanej bazowej płycie HDF, to w momencie, kiedy Państwo weźmiecie kartę techniczną i spojrzycie na parametr płyta HDF, dostaniecie krótką informację, płyta HDF o wysokiej gęstości. Ci producenci, którzy mają się czym chwalić i chcą się chwalić jakimś takim podwyższonym parametrem, będą podawali konkretne ilości, czyli 800 kg na metr sześcienny, 850, 900. W naszym przypadku jest to jeden z najwyższych parametrów na świecie, 965 kg na metr sześcienny. Kompatybilna z ogrzewaniem podłogowym, zdecydowana większość podłóg albo wszystkie podłogi, które ja znam, laminowane, nadają się na ogrzewanie podłogowe, natomiast jest jeden wyjątek, chodzi o ogrzewanie elektryczne. Ogrzewanie elektryczne to jest pozwolenie na ułożenie podłóg, na ogrzewanie elektryczne jest to domena podłóg z klasy premium, takich powiedzmy mniej więcej strzelam powyżej 60-70 zł. Ogrzewanie elektryczne jest troszeczkę bardziej niekorzystne dla podłóg laminowanych, drewnianych czy LVT, ponieważ tam jest po prostu bardzo szybkie nagrzewanie. Jest tylko jeden pstryk, idziemy, systemy grzewcze grzeją i bardzo szybko jest oddawane ciepło do podłogi, co nie jest do końca korzystne dla podłóg pływających. My jesteśmy kompatybilni z ogrzewaniem i wodnym, i elektrycznym, łącznie pod pewnymi warunkami z tak zwanymi systemami ogrzewania elektrycznego w postaci mat, które idą na wylewkę, a nie są w wylewce zatopione. Na ewentualne dodatkowe pytania będę odpowiadał. Tutaj jeszcze posłużę się ciekawostką, bo jak najmowałem się do pracy w obecnej firmie ładne kilkanaście lat temu, to moja firma oferowała jako jedyna na świecie panele z wbudowanym ogrzewaniem elektrycznym. Natomiast to było
rozwiązanie, które zaproponował jeden z naszych inżynierów, opatentowane potem przez nas, natomiast okazało się, że jest to dosyć drogie, nawet jak na Norwegię, także chyba po 7 latach istnienia tego produktu moja firma zdecydowała się na wycofanie. Niemniej wciąż jeszcze klienci dzwonią z różnych części, przynajmniej tego rynku, który ja obsługuję, i pytają się, gdzieś tam wyczytali, ktoś im powiedział i tak dalej. Mieliśmy takie panele. Budowano ogrzewanie, na końcu tylko wystawał kabelek, który podłączyliśmy do gniazda, długa było ogrzewane. Niestety już tego nie ma. I teraz mamy jeszcze ostatni ptaszek, panele Alok, w zależności od kolekcji pęcznienia. I teraz tutaj, proszę Państwa, to jest to, do czego chciałbym się odnieść, nawiązując do klasy. Chodzi o to, że klasę ścieralności AC6 można produkować tylko dodając melaminę, co może w procesie produkcji kosztuje może pół euro, może euro do metra kwadratowego. Natomiast żeby kupić klasę 34, płytę HD w klasie 34 o wysokiej gęstości, to już jest wydatek. I ta europejska norma konkretnie mówi, że panele w klasie 34 muszą w takiej próbie 24-godzinnej, kiedy wkładamy panel do wody, nie mogą spęcznieć więcej niż 8%. A w klasie 33 mogą pęcznieć aż do 15%. I to jest bardzo, bardzo duża różnica. Dwa razy więcej mogą spęcznieć, to znaczy mogą, nie muszą być tak doskonale zabezpieczone i tak nie muszą być tak mocno technologicznie wysoko być w swojej hierarchii. Czyli płytę do produkcji panelu w klasie 33 można kupić o wiele, wiele taniej niż płytę do produkcji paneli w klasie 34. I to jest ten mały trik, który stosują producenci. Panele w klasie 31 i 32 mogą pęcznieć do 18. Czyli podsumowując, jeżeli mamy klasę AC6 34, to po pierwsze jest to klasa najwyższej ścieralności, czyli powiedzmy ten ścieranie tego panela jest najtrudniejsze, natomiast jednocześnie on nie pęcznieje więcej w próbie 24-godzinnej niż 8%. Nasza płyta, którą używamy do produkcji aloka, pęcznie od 6 do 8%, czyli nawet poniżej tej normy 8%. Ale kupując panel w klasie AC6, ale 33, mamy panel najwyższej klasy ścieralności, ale pęcznienie jest aż do 15%. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli z panelem coś się dzieje niedobrego, to zawsze się to zaczyna od krawędzi. Niektóre krawędzie pęcznieją, niektóre krawędzie odpryskują. Na rynku niestety znany jest przypadek firm, które w karcie gwarancyjnej wyłączają z gwarancji do centymetra od każdej krawędzi na panelu. Czyli tam, gdzie wiedzą, że coś się może dziać, tam właśnie jest to wyłączone. Przepraszam za zatrzymanie się na tak długo na tym jednym slajdzie, ale to jest jakby tak clue naszego webinaru, naszego wykładu. Tu chciałem pokazać wszystkie różnice pomiędzy standardowymi laminatami w klasyfikacji DPL a alokiem, dlatego unikatowa podłoga na świecie. Lecimy dalej. Tutaj chciałem Państwu pokazać kilka przykładów, gdzie jesteśmy na świecie, ponieważ to nie jest produkt, którego znajdą Państwo w każdym sklepie wielkopowierzchniowym w Polsce czy na świecie. To są sklepy, które chcą i potrafią sprzedawać panel z wyższej półki cenowej i ładnie o nim opowiadać, bo oprócz tego, że panel sobie leży, on musi być dobrze przedstawiony klientowi, czym, kim on jest naprawdę. Tutaj pokazuję kilka naszych realizacji na świecie, gdzie jesteśmy, gdzie leżymy i kto nam zaufał, tak? Tutaj strefa VIP-ów na lotnisku Heathrow w ogóle w Londynie dosyć dawno to było, bo jak Państwo widzą, jeszcze to jest klepka. Coś, co było popularne, powiedzmy, że 10 lat temu, a może więcej. Czy wraca? No nie wiem, to już jest pytanie do Państwa, czy był klepka wraca na salony. Tutaj to jest zdjęcie, które zawsze mnie zadziwiało, bo to są architekci z południowej Afryki, którzy w swojej ekspresji pojechali z tym samym panelem, który jest na podłogę, na ścianę. Oczywiście my nie produkujemy paneli na ścianę w takiej wersji, natomiast tutaj jest to, nie wiem, czy to można nazwać afrykańskim stylem, ale na jedną noc w takim hotelu, czemu nie? Na całe życie w domu? Ja bym się chyba nie odważył. To już jest też do Państwa oceny. Tutaj mamy coś z rynku polskiego, okolica Gdańska, duża sala weselna, która tu nie jest pokazana, tu jest część restauracyjna pokazana na piętrze.
Piękny, rustykalny panel, idealnie nawiązujący do tych starych, oryginalnych, drewnianych, nie wiem jak to nazwać, konstrukcji. Byłem, widziałem po 7 latach, panel wygląda rewelacyjnie. Wspaniali właściciele, którzy przywiązują się do tego, co mają na podłodze i użytkują tego w sposób naprawdę perfekcyjnie, tak jak jest to w naszych kartach technicznych. Zapraszam. Tutaj chciałem Państwa jeszcze zachęcić, ponieważ niestety koronawirus pomieszał nam troszeczkę szyki. Mieliśmy mieć wielkie podsumowanie naszego konkursu na targach Warsaw Build, który miał się odbyć już niedługo. I tam mieliśmy wręczać te nagrody, natomiast się okazało, że z powodu koronawirusa targi zostały odwołane. Dlatego też przedłużyliśmy naszą promocję, nasz konkurs na najlepsze projekty związane z Alokiem. I zdecydowanie i bardzo serdecznie zapraszam Państwa jeszcze do nadsyłania swoich prac, jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym konkursie. Nagrody wydaje mi się, że słuszne. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy, bo jest o co powalczyć. Tutaj Państwo znajdą na samym dole, jeżeli to widać, telefon do osoby, która ewentualnie udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących tego konkursu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś więcej niż tylko wejść na stronę i tam sobie zobaczyć. Także lecimy dalej. 3, 2, 1, start. Gdyby ktoś chciał wrócić do tego numeru telefonu, proszę o informację. Może jeszcze raz podyktuję. 509 313 507 pan Mariusz Szymczak. OK, plus to, co Państwo jeszcze teraz widać tutaj, gdzie mogą Państwo znaleźć konkretne szczegóły dotyczące tego konkursu. Lecimy dalej. www.alok.pl/architekci. I teraz tak, w kolekcji, inaczej, generalnie w marce Alok, czyli to, co, o czym sobie dotychczas mówiliśmy, mamy kolekcję długich desek, to jest kolekcja Grand Avenue, to jest długie deski 2,4 metra i szerokie na 24 cm, jedna z największych, chyba jak nie największe deski laminowane na rynku polskim, o grubości 10,3 już z założonym podkładem 2 mm. To jest nasza kolekcja chyba numer jeden, sprzedaje się świetnie. Cóż, za chwilkę pokażę Państwu kilka dekorów. Tutaj na tym się nie będziemy skupiali, ponieważ to wszystko jest do ściągnięcia ze strony Aloka. Wszystkie tekstury. Widzą Państwo, że tutaj dosyć mocno styl skandynawski, no bo Skandynawowie kupują dosyć dużo, ale kilka klasycznych dębów. Dwa dekory Road 66 i Skyline Drive są dekory, które imitują może nie płytki, ale jakiś coś, ale płytkie bardziej kamień, naturalny kamień, który jest w Norwegii popularny, jeżeli idzie o kuchnię czy przedpokoje, pole. Drugą kolekcją to jest standardowa długość deska i to jest kolekcja Original. I tutaj ona się różni tylko tym, że rozmiarem i delikatnie jest 9 mm plus 2 mm podkładu, czyli w tym momencie mamy 11 mm produktu. Przepraszam, tam chyba się pomyliłem. Zaraz sprawdzimy. Tak, czyli 10,3 plus 2 mm podkładu, a w kolekcji Original 9 plus 2 mm podkładu. Kolekcja składająca się z około 40 wzorów. Szybki skok. Tutaj, jak Państwo zobaczyli, na przykład Dom Bergen. Dom Bergen to jest jeden z dekorów, które reprezentują tak zwaną podkolekcję ship deck, czyli deska pokładowa. I tutaj nawiążę do tego, że jak zacząłem się zajmować sprzedażą Aloka i moi koledzy z firmy Nobles, firma Nobles jest wyłącznym dystrybutorem marki Alok na Polskę, byliśmy dosyć zdziwieni, bo Norwegowie uwielbiają tak zwany wzór deski pokładowej, czyli z taką bardzo poszerzoną fugą, 4 mm w kolorze czarnym. Natomiast mi wyjaśnili, że ta ilość fiordów, ta bardzo długa linia brzegowa Norwegii powoduje, że tam każdy jest w jakiś sposób związany z wodą, z morzem, z fiordami i bardzo często dziecko czasami prędzej dostaje swoją łódkę niż pierwszy rower. Stąd
stąd te dekory imitujące deskę pokładową są bardzo, bardzo popularne w Norwegii. Pokazujemy je w ilości kilku sztuk u naszych dystrybutorów. O, Państwo widzą Dom Biały, Dossier. To wszystko dla tych klientów, którzy lubią takie rzeczy. Znajdą Państwo też nasze realizacje związane z deską pokładową na stronie Aloka. Jeszcze kilka dekorów. Dąb Jasny, kolejny dekor z fugami imitującymi deskę pokładową. Proszę Państwa, tu jeszcze jeden kolor. Hasta la vista. On teraz będzie jeszcze chyba w kolejnym kolorze, natomiast panel po złożeniu robi taką małą mozaikę imitującą naturalny parkiet. Mnie to się akurat bardzo podoba. Zostawiam to do Państwa oceny. Dobrze. To tyle na temat podłóg Alok. Teraz jeszcze przejdziemy do kilku innych produktów, które firma Nobles pod marką Alok sprzedaje. Jeżeli się pojawią jakieś pytania do tej części, która już była, proszę je wysyłać, tak jak kolega wspomniał, na wszystko będziemy odpowiadali. Natomiast w Norwegii produkujemy też panele ścienne. Panele ścienne jest to naturalna konsekwencja tego, że inżynierowie z naszej firmy stwierdzili, jeżeli 60, może 70% domów prywatnych w Norwegii budowane są jako konstrukcja drewniana, to potem oczywiście do tego standardowo powinno iść albo karton gips, albo płyta OSB, na którą trzeba nałożyć tą już końcową warstwę, czy to będzie płytka ceramiczna, czy jakiś malunek, czy tapeta. Natomiast moja firma wymyśliła coś, że zamiast kartonu gipsu albo płyty OSB można od razu dawać płytę ścianę, która już będzie tą ścianą końcową, z takim wykończeniem, który klientom się może spodobać. Stąd pomysł na kolekcję Wall and Water. Kolekcja, która może być wykorzystana nawet w miejscach tak zwanych mokrych, czyli pod prysznicem. Zresztą Państwo zobaczą kilka slajdów. To jak Państwo widzą, to są panele o wysokości 2,40, szerokości 60 cm, które mogą być albo klejone na ścianę, albo montowane na konstrukcję drewnianą w systemie klik i śrubka, tak to nazwa. Państwo widzą kilka wzorów, znaczy nie wzorów, jak one są konstrukcyjnie, czyli może to być po prostu gładki panel o wysokości 2,40, szerokość 60, bądź dzielony na pół, bądź na 4, bądź jeszcze inne wzory związane z podzieleniem. Myślę, że tutaj o szczegółach dotyczących i kolorów, i całego wzornictwa, to już odwołałbym się do strony alok.pl, gdzie firma Nobles prezentuje wszelkie szczegóły związane z tym, co ta kolekcja prezentuje. Tu mamy napisane, że przeznaczone do łazienek i toalet, natomiast z tego, co ja widzę u klientów, nie tylko w Polsce, bardzo często wykorzystują to do przedpokojów, do holów, do kuchni. Zdarzają się projekty komercyjne, takie jak jakieś szatnie sportowe, jak pomieszczenia socjalne, gdzie ze względu na łatwość montażu i demontażu tego produktu wykorzystywane jest właśnie Wall and Water, gdzie szatnia dla kilkudziesięciu osób może być w łatwy sposób zmieniona po kilku latach na zupełnie inne pomieszczenie. Kolekcja Wall and Water, tak jak Państwo widzą, 100 lat gwarancji domowej, publiczna, bardzo wysoka, wysoka odporność na wodę, wręcz przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, które mamy w naszej ofercie, może to iść też jako produkt pod prysznic. Między innymi tak to jest użytkowane w tym hotelu, który jest przy naszej fabryce nad samym fiordem, gdzie wszystkie łazienki są zrobione właśnie w płycie Wall and Water pod prysznicami, cała łazienka. Dostępna kolorystyka od białych poprzez szarości w różnego odcieniu, coś co wpada nawet w czarny marmur, tego typu. To jest taka ładna, nowoczesna łazienka. Mogą Państwo zobaczyć, jak to wszystko może funkcjonować. Tyle na temat ścian. Teraz chciałbym się skupić na czymś, co dopiero wchodzi, a dokładnie mówiąc chyba w tym miesiącu będzie zaprezentowane szerszemu gronu, ale w postaci już próbników konkretnych na sklepy, czyli tam, gdzie Państwo mogą dotrzeć do sklepu, który oferuje markę Alok, znajdą Państwo nowość. Nowość w postaci kolekcji Chateau. Kolekcja Chateau to już jest DPL technologia. To są bardzo malutkie płytki, które możemy układać w cztery wzory, natomiast skupiamy się tak naprawdę na jednym wzór jodełki.
Unikatowość tego produktu polega na tym, że wymiary, czyli 50 cm na 8 cm, to jest najmniejsza chyba testa w podłodze laminowanej do osiągnięcia w produkcji, jaka może być. I na dzień dzisiejszy jako jedyni produkujemy taką szerokość. Także jak Państwo tutaj widzą, to naprawdę bardzo jest już zbliżone do naturalnego drewna. Nie wiem, czy to jest jedyna, ale jedna z niewielu kolekcji, a może jedyna na rynku polskim, kolekcja laminatu, który może być ułożony w wersji pływającej, jak i w wersji klejonej, czyli nie chcąc dylatacji pomiędzy pomieszczeniami, wystarczy ją przykleić do podłoża i w tym momencie jesteśmy w stanie zrobić domek 100, 120, 130 metrów jako jedna powierzchnia bez dylatacji, a tych dylatacji wiem, że klienci nie lubią. Tutaj skupię się na jeszcze jednym aspekcie klejenia tej podłogi. Nie wiem, czy Państwo zdążyli zauważyć, że niektórzy deweloperzy, dążąc do obniżenia kosztów i maksymalnego zysku z inwestycji, zdarza się, a może to już się nie zdarza, może to już jest nawet norma, że w umowie, którą klient podpisuje z deweloperem na zakup nowego mieszkania, gdzieś tam przy końcu umowy albo gdzieś po środku malutkimi literkami jest napisane, że wylewka w systemie deweloperskim nie nadaje się do montowania podłóg drewnianych klejonych do podłoża ze względu na moc tego podłoża. Podłoże do klejenia podłóg drewnianych to jest podłoże, które musi spełniać naprawdę bardzo rygorystyczne wymagania. W przypadku laminatu Chateau, kiedy rekomendujemy klejenie tego produktu, pozwalamy na klejenie, ta wylewka nie musi być aż tak mocna, jest zwykła deweloperska wylewka, jest to rozwiązanie też dla kolekcji Chateau, które naprawdę świetnie imituje to drewno i zapraszam Państwa do sklepu, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo, ewentualnie na stronie alok.pl będą Państwo mogli znaleźć dekory. Na dzień dzisiejszy są to dwa dekory, szykujemy już kolejne, natomiast te dwa, chyba najbardziej popularne, jakie sprzedają się na świecie, będą tutaj już niedługo, trafią pod strzechy i do Państwa dyspozycji. Klasa ścieralności nie najwyższa, natomiast jedna z najwyższych i prawdziwa klasa AC5 połączona z klasą 33. Nie ma tutaj żadnych trików marketingowych. To są te dwa dekory, które firma Noble zdecydowała się na dzień dzisiejszy dystrybuować, czyli obydwa to są klasyczne dęby w wersji trochę jaśniejszej i trochę ciemniejszej. Może nie będę się skupiał na aspektach wizualnych, bo to Państwo wiedzą, czy to się podoba, czy nie. Ja mogę powiedzieć o sobie, mnie się podoba. Lecimy dalej. I kolekcja, która można by nazwać, jeżeli tutaj mówimy o marce Alok, to jest kolekcja, która jest kolekcją najbardziej przyjazną, jeżeli o cenę. To jest kolekcja w technologii DPL, czyli Direct Laminate. Bardzo fajne cztery kolory. Oczywiście tutaj dbamy o nasze panele, o naszych klientów i dbamy o ich zadowolenie, dlatego też ta kolekcja składająca się z czterech dekorów też posiada już od razu zintegrowany podkład 2 mm, który da wszystko to, co może dać, żeby ten panel przez kolejne kilkanaście, może kilkadziesiąt lat wyglądał tak, jak w momencie zakupu. Czyli w jakiś sposób można powiedzieć, że idziemy, myślimy za klienta, żeby miał dobrze do końca życia takiego produktu. Panie Pawle, tu się pytanie odnośnie poprzednich slajdów i tego ułożenia wiodełkę i pytanie jest od pana Marcina, która wersja montażu jest rekomendowana w kontekście już właśnie... Odpowiadam. To jest tak, że produkt jest przygotowany do montażu w systemie pływającym, natomiast system pływający praktycznie u wszystkich producentów podłóg laminowanych obarczony jest tym, że musimy dokonywać dylatacji przejściowych pomiędzy pomieszczeniami. Na tym rysunku, który Państwo tutaj widzą, tej dylatacji pomiędzy pomieszczeniami nie ma. I wiedząc, jak ważne jest to dla klientów i jak ważne jest to przy montażu drewna klejonego, kiedy tych dylatacji nie ma, zdecydowaliśmy się przy tej kolekcji zasugerować klientami. Drogi klienci, jeżeli nie chcesz tych dylatacji, które są wymagane w czasie instalacji podłóg pływających, możesz tą podłogę przykleić i w tym momencie zachowujesz tylko dylatacje obwodowe dookoła ścian, natomiast nie musisz już martwić się o to, że w jakiś sposób
profil dylatacyjny pomiędzy jednym pomieszczeniem a drugim, oczywiście w kolorze panela, w jaki sposób przeszkadza od strony wizualnej. Także obydwie metody montażu są prawidłowe i zasygnalizowane w instrukcji instalacji. I klejona, i klikane. I pan Marcin jeszcze dopytuje, czy takie małe zamki czołowe nie będą w takim razie wpływały na użytkowanie podłogi. U innych producentów jodła rozjeżdża się. Zamki nie wytrzymują. Już mówię. W instrukcji instalacji jest też napisane, że po pierwsze, oczywiście małe zamki, tak. Pan Marcin, o ile dobrze pamiętam, tak, ma rację. Natomiast kwestia jest jednej rzeczy. Rekomenduję, jeżeli to jest oczywiście podłoga klejona, to nie ma mowy o rozjeżdżaniu się niczego, bo klej trzyma to do podłoża. Natomiast w momencie, jeżeli mówimy o instalacji napływająco, sugerujemy, że podłoga pływająca na krótkim boku powinna być do siebie przyklejona. Czyli ten mały zamek, o którym mówimy, na krótkim boku, on jest klejony do kolejnej klepki. Sama podłoga jest dalej pływająca i musimy jej przykleić do podłoża, natomiast na krótkim boku kleimy panel do panela. I pan w tym Marcin, momencie unikamy pan Marcin, tego, czym pan Marcin już czuje się usatysfakcjonowany. Ja tutaj widzę jeszcze, że ktoś napisał, że strasznie zacina. Mamy podgląd na kilku komputerach i jest wszystko ok, więc panie Łukaszu, prawdopodobnie coś tam w tle u pana w internecie po prostu być może się... Tylko jeżeli mogę zasugerować, proszę tam jeszcze raz, ja może podkreślę na kolejnym slajdzie telefon do pana Mariusza Szymczaka z telefonem, który na wszystkie ewentualne pytania, które się pojawią po naszej prezentacji, albo będzie kierował do odpowiednich osób, albo sam będzie udzielał odpowiedzi. Ok? Halo? Tak, wszystko gra, możemy śmiało jechać dalej. Dobra, czyli ja tu jeszcze raz na tym slajdzie może powtórzę się tym slajdem. Na dole, w lewym rogu komputera znajdą Państwo jeszcze raz pan Mariusz Szymczak. Jego adres mailowy to nord@nobles.pl. Telefon 509-313-507. Lecimy dalej. Kolekcja Chateau, Home Plus, o tym już też mówiliśmy. Cóż. Kilka zdjęć aranżacyjnych i to tyle z mojej strony, proszę Państwa. Domyślam się, że pytania się pojawią. Być może te pytania są już. Jeżeli coś jeszcze będzie spływało, to jeszcze chwilkę z Państwem zostanę. Jeżeli nie, to proszę o odwiedzenie naszej strony alok.pl, kontakt z panem Mariuszem, ewentualnie z kimś z firmy Nobles, bo jeżeli Państwo klikną na firmę Nobles, czyli firmę, która jest dystrybutorem na rynku polskim, to znajdą Państwo też odnośniki do przedstawicieli z różnych regionów Polski. Ja tutaj chciałbym tylko Państwa zachęcić, żeby bliżej przyjrzeć się tym podłogom i mówię o Państwu, którzy jeszcze do tej pory nie mieli kontaktu z tą podłogą, natomiast ci, którzy już może gdzieś coś słyszeli, ktoś może brali udział w spotkaniu ze mną, zachęcam do przyjrzenia się nowej kolorystyce, nowym kolorom. A być może, nie wiem, jak to się wszystko, co całe szaleństwo z COVID-em skończy, będziemy Państwa zapraszali do jakiejś wspólnej wyprawy do Norwegii, żeby to wszystko zobaczyć na żywo. Czy jakieś pytania się jeszcze pojawiły? Tak. Ja, żebym wiedział w ogóle, że to był przedostatni slajd, to bym się wstrzymał z tymi pytaniami i byśmy właśnie teraz o nich dyskutowali. Wspomniał pan o tej wycieczce do Norwegii. Rozumiem, że to jest coś, co w takiej rzeczywistości normalnej funkcjonowało u was, tak? Że na takie wyjazdy architektów również zapraszaliście? Funkcjonowało, zapraszaliśmy i naszych dystrybutorów, i sprzedawców, i architektów, tak. To może nie robimy tego na co dzień, ale raz na kilka lat, tak, jedziemy i chwalimy się tym, czym jest się chwalić, łącznie z tym, że dla klientów, którzy chcą, jeżeli ktoś z Państwa może jest fanem serialu Wikingowie, to końcówka pierwszego sezonu, Ragnar siedzi na takiej bardzo słynnej skale w Norwegii, to się nazywa Prekeistolen i tam z klientami też wchodzimy, dla tych, którzy chcą. Niesamowite przeżycie. Naprawdę bardzo, bardzo zachęcam, a nawet po naszym webinarium proszę sobie kliknąć Prekeistolen. Atrakcja turystyczna w Norwegii. Jest to około 2 godzin jazdy od naszych, może 3, od naszej fabryki. Tam jedziemy. Zapraszam. Panie Pawle, już tu w oknie czat widzimy, że trzymają pana za słowo a propos tej Norwegii.
Bardziej firmy Noblec. Ja tu też chcę podzielić się odpowiedzialnością firmy Noblec, żeby to słyszała. W międzyczasie było jeszcze pytanie po pierwsze o producenta Alok. Czy Alok jest producentem, czy to. Ale to myślę, że to już wyjaśniliśmy. Noblec to jest firma, która dystrybuuje w Polsce jako wyłączny dystrybutor, a Alok to jest po prostu producent. Jeszcze może słówko dodam do tego, bo jest troszeczkę może nieścisłość na rynku. Proszę Państwa, w 2000 bodajże 8 bądź 9 firma Alok, norweski Alok, została przejęta albo wykupiona, albo przyłączyła się do większej grupy, która się nazywa BIG, BIG, Bulje International Group, i została włączona w skład pewnego konsorcjum. I teraz podłogi sprzedają się na rynku światowym pod marką Very Alok, bo to jest połączenie dwóch marek, natomiast Alok jako Alok to jest ten sam Alok i jest produkowany tylko i wyłącznie w Norwegii z aluminiowym zamkiem, z podkładem, i tu się nic nie zmieniło. Tutaj razem z partnerem na rynek polski firmy Noble zdecydowaliśmy się zachować oryginalną nazwę Alok, natomiast oczywiście paczki, które przychodzą do klienta, one już są brandowane jakby tym brandem ogólnoświatowym, Very Alok. Natomiast to jest cały czas ten sam Alok, o którym tutaj mówimy, produkowany w Norwegii. Pan chyba przed chwilą już to powiedział, jak dobrze wysłyszałem w zdaniu, ale też doprecyzowane jest pytanie, chodzi o producenta płyty bazowej. Też chyba pan to powiedział, Alok. Już mówię. Proszę Państwa, co do producentów płyty bazowej. Producentów płyty bazowej, czyli płyta HDF. W skali światowej jest kilku takich producentów i oni produkują miliony, jak nie, raczej miliony, miliardy to może przez kilka lat, ale miliony metrów kwadratowych. I to jest podobna sytuacja. Jest kilku producentów płyt bazowej, czyli płyty HDF, od której wszyscy producenci, czyli kilkuset producentów, może przesadziłem, około 100 producentów różnych marek laminowanych podłóg na świecie, kupuje od kilku producentów. I to my, jako ci, którzy zakupują tą płytę, to my decydujemy, jaką płytę, w jakiej jakości chcemy kupić. Teraz tak, zakup dobrej jakości płyty nie zawsze skutkuje dobrym produktem, bo do tego jest jeszcze odpowiednia kontrola jakości, odpowiednia maszyna, technologia i tak dalej. Płytę może kupić każdy, natomiast co z tą płytą zrobić, to już jest zupełnie inna sprawa. To jest tak jak producentów pokryć dachowych, a może nie, instalatorów pokryć dachowych jest mnóstwo, natomiast producentów tartaków jest tylko kilkadziesiąt, może w skali kraju może kilkuset. Nie umiem to powiedzieć. Natomiast nie produkujemy własnej płyty, kupujemy tą płytę i z tą płytą robimy cuda, żeby na samym końcu wyszło to, co Państwo widzą pod postacią Alok. Pojawiło się też pytanie, bo Pan w międzyczasie odnośnie podłóg wyświetlał informacje co do gwarancji tych produktów i jak tak. Dobrze pamiętam, jeśli chodzi o prywatne posesje, to jest nawet 100 lat, tak. Ale chyba nie wspomniał Pan o gwarancji tych płyt pionowych, które pokazywał Pan. Mhm. Już zaraz cofniemy się. Jest tutaj. O to chodzi? Czyli podobnie. Tak jest. No cóż, robi wrażenie. Tak. Dobrze, proszę Państwa, to było ostatnie pytanie, które ja widzę w oknie questions, czy też chat. Jeżeli jeszcze coś Państwo macie, to ostatnie 2-3 minuty, które mamy szansę jeszcze zareagować, bardzo o to proszę. Było nas tutaj blisko 60 osób dzisiaj. Z atencją do końca praktycznie 100%, także bardzo Państwu już za to w tej chwili dziękuję. Pan Mariusz pyta, czy Alok ma w ofercie LVT, cokolwiek to znaczy, ja powtarzam tylko. Tak. Ma w ofercie, natomiast to jest już produkt z Belgii, produkt belgijski, natomiast LVT, czyli LVT, popularny winyl, podłogi winylowe, to jest coś, co bardzo mocnym strumieniem napływa do Polski. I mimo że to jeszcze nie jest ta skala, która jest w Czechach, w Niemczech, we Francji, to bardzo wyraźnie widać, że podłogi winylowe wchodzą na rynek do Polski. Podam Państwu taki przykład, że w 2000 bodajże 12 czy 13 roku rynek niemiecki według liczb RPLF sprzedawał około 80 milionów metrów kwadratowych laminatu. Na dzień dzisiejszy sprzedaje 50 milionów, czyli te 30 milionów
to poszło w rynek LBT, który tutaj też przez markę Nobles i markę Berealok jest prezentowany. Tu już prosiłbym znowu o kontakt z firmą Nobles na alok.pl albo z panem Mariuszem uzyskacie państwo wszelkie informacje na temat produktów LBT. Mamy je w swojej ofercie. Tak, tu się pojawiło właśnie pytanie o prezentację tej grupy podłóg, ale to już rozumiem, pan powiedział, czyli kontakt z marką Nobles. Tak, być może zdecydujemy się na kolejne webinarium, ale to już firma Nobles będzie to organizowała i będziemy państwa zapraszali na webinarium. Ostatnie pytanie w takim razie, które jeszcze się pojawiło, chodzi o argumenty, o przewagę, jeśli taka jest, czy da się takie argumenty wylistować, tych płyt pionowych względem no, klasycznej płytki ceramicznej. Proszę państwa, powiem tak, klasyczna płytka ceramiczna, tak? Klasyczną płytkę ceramiczną można kupić od, nie wiem, 19 zł, domyślam się, że w jakichś mrówkach albo w innych składach budowlanych, nie wiem, najtańszy jakiś gres techniczny, może 19 zł, najdroższe pewno kilkaset złotych z metra. Natomiast to jest cały czas konstrukcja, która musi być, że tak powiem, podwójna, czyli najpierw musi mieć jakiś, mówię o konstrukcji drewnianej domku, musi być jakiś podkład w postaci albo płyty karton gips, albo płyty OSB, na którą dopiero nakładamy właściwą płytkę. Po pierwsze jest to czasochłonne, po drugie, jeżeli mówimy o budynku, nie wiem, czy to można o całym budynku, o ścianie, o pomieszczeniu, które jeszcze pracuje, zdarza się, bo ja nie mówię, że to jest norma, ale zdarza się, że po prostu płytki pękają ze względu na ruchy w budynku. W tym przypadku, kiedy to jest płyta na konstrukcji drewnianej, bo to jest sklejka, pokryta warstwą HPL-u, bardzo twardego HPL-u, imitująca właśnie kamień, płytkę ceramiczną, to pracuje razem z konstrukcją, to pracuje względem siebie. Nie ma żadnych pęknięć, to wygląda po prostu ładnie estetycznie, natomiast od strony instalacyjnej wydaje mi się, że to przynajmniej jest 2 albo 3 razy szybsze niż standardowa płytka. Okej, okay, pozostaje podziękować. Panie Pawle, Paweł Gajewski, Alok i Nobles mogę chyba powiedzieć, bo to przyszły mariaż tych dwóch marek. Z drugiej strony Rafał Maj, Prokat i oczywiście ArchiSpace, bo dzisiaj platforma ArchiSpace przecież jest tym miejscem, które zrzesza te dwie uzależnione mocno od siebie grupy branży budowlanej, czyli myślę oczywiście o projektantach i o wszystkich projektantach, bo dzisiaj skoncentrowaliśmy się na produktach dla architekta czy też projektanta wnętrz. A przecież ArchiSpace zrzesza wszystkie branże projektowe pod swoim parasolem i oczywiście tą drugą grupą, jaką są producenci, dwie uzależnione od siebie mocno, współpracujące ściśle dwie grupy zawodowe. Bardzo państwu dziękuję za udział tak liczny. Zapraszam na kolejne webinary. Mam nadzieję, że również z marką Alok w przyszłości.